Dzień dobry, witamy się z Wami z ośrodka Villa Carpatia. Dziś jest ze mną Natalia. Dzień dobry. Jest to nasza fizjoterapeutka i porozmawiamy sobie dzisiaj o masażu klasycznym. Natalia, powiedz nam, czym jest masaż klasyczny i jak się go wykonuje? Masaż klasyczny jest chyba najbardziej znanym i najczęściej stosowanym z masaży. Charakteryzuje go kolejność wykonywania poszczególnych technik, czyli głaskania, rozcierania, ugniatania, uciskania, oklepywania, wibracji i wstrząsania. Zachowanie tej kolejności gwarantuje zachowanie podstawowych zasad masażu klasycznego, czyli stopniowego zwiększania siły i zasady warstwowości, która polega na tym, że na początku masażu oddziałujemy na tkanki położone bardziej powierzchownie. Z biegiem czasu zabiegu zaczynamy wpływać na tkanki położone głębiej. Masaż klasyczny zawsze rozpoczyna się i kończy techniką głaskania. Poszczególne techniki głaskania mogą być przeplatane i nie zawsze w każdym zabiegu musimy wykonać wszystkie techniki. Techniki dobieramy w zależności od tego, nad jakim problemem pracujemy i jaki chcemy osiągnąć efekt. A dla kogo polecany jest masaż klasyczny? Masaż klasyczny zalecany jest osobom, których mięśnie i więzadła przestały prawidłowo spełniać swoje role, są zbyt napięte lub osłabiony kręgosłup zaczyna dawać objawy bólowe. Jakie działanie na nasz organizm ma masaż klasyczny? Masaż ma dwojakie działanie na nasz organizm. Bezpośrednio wpływa na tkanki poddawane zabiegowi, czyli na skórę, mięśnie, więzadła, a bezpośrednio wpływamy na układ krążenia. Rozszerzamy naczynia krwionośne, co przyspiesza przepływ krwi, poprawia odżywienie i utlenowanie tkanek, ale też przyspiesza procesy oczyszczania organizmu ze zbędnych produktów przemiany materii. Czyli w zasadzie jest też taki odchudzający i oczyszczający organizm. Może też być taki. Wszystko zależy od technik, jakie zastosujemy. Dobrze, to ja Ci dziękuję za dzisiejszą wypowiedź, za tą wiedzę, którą nam przekazałaś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.